Tak. Pierwszy raz, pod mega wrażeniem. No właśnie, jak impreza, czego nie powinno zabraknąć na tego typu imprezach? Myślę, że bardzo fajne propagowanie jest spotkanie ze służbami, policja czy inspekcja, po to, żeby właśnie kierowcy mogli się jakby nie obawiać tych kontroli na drogach. No właśnie, bo na co dzień jednak na ich widok to raczej uśmiechu nie ma. To prawda, zawsze ktoś ma coś za uszami, ale w tym momencie tutaj tu można na krótce neutralnym się spotkać i porozmawiać i omawiać wiele rzeczy. Prawdę mówiąc, to jest jedyna impreza taka na Pomorzu. Żeby jechać. Tak, bo w Polsce co mamy tylko dwa zloty ciężarówek, trzy z Pomorską i Skanią liczoną, także bardzo fajnie, bo nie tylko my jako kierowcy możemy się zjechać, porozmawiać, a także ludzie, tak, mogą przede wszystkim społeczność przyjść zobaczyć nasze auta. Pytanie proste, nie za głośno? Za cicho, stanowczo. Jak się podoba? Pierwszy raz jestem, rewelacja. Mam nadzieję, że nie ostatni. Dla pani jak wrażenie? Też podoba się. Co najbardziej właśnie, co tutaj najbardziej przyciąga uwagę? Co przyciąga uwagę? No przede wszystkim ciągniki. Ciągniki i wizualna oprawa, jak to wszystko wygląda. Jesteście tutaj z synem, jak widzę. Czy tutaj impreza jak najbardziej rodzinna, że można czas spędzać wspólnie z całymi rodzinami? Najbardziej, no miejmy nadzieję. Pierwszy raz jestem, mam nadzieję, że się tak sprawdzi, że i syn będzie zadowolony. Rodzinna imprezka, pierwszorzędnie, ładne auta, coś pięknego. Pierwszy raz jesteśmy, coś pięknego. Ładna ciężarówka, żyły, no nie idzie tego określić. A pani jako płeć piękna, jak ocenia tutaj zlot? Super. A tobie jak się podoba? Powiedz. Fajnie. Wyczyszczone, wypucowane, na co dzień tak się nie da auta utrzymać. Ładne są wystroje w środku aut. Chcemy popatrzeć po prostu. No właśnie, niektórzy mają auta naprawdę wypieszczone, wszystko obłożone skórą. Czy na co dzień prawdziwy kierowca jest w stanie pracować w takich warunkach? No, da się utrzymać auto w czystości. Nie trzeba specjalnie do tego jakiś wielkiego nakładu czasu, także jest kierowców to, wszystko... to ważne, bo to wasz drugi dom tak naprawdę. Tak, dokładnie. No, do czystego auta aż się chce wsiadać i nim podróżować i spędzać w nim czas, także...